Dwory koło Oświęcimia. To tu, na początku sierpnia, na brzegu spokojnej Wisły, rozegrał się dramat. W sobotę rano jechałem do pola, usłyszałem szczekanie i skamlenie psa. Nigdzie nic nie było widać, to było gdzieś w stronę Wisły. Potem koło południa było to samo, znowu nic, niczego nie zobaczyłem. Wieczorem jechałem jeszcze trzeci raz, wziąłem lornetki, nie dało mi to spokoju. No i zobaczyłem tam, podszedłem dalej w stronę Wisły, zobaczyłem, że na kamieniach leży pies i skuczy. Zszedłem tam, ten pies już był bardzo wycieńczony, po prostu poszedł już pod wodę, może się przestraszył, zsunąłem mu się łapy, jak tam zszedłem. Kilka metrów szedłem za nim, on był już pod wodą, wyciągnąłem go za taki sznurek. Do tego sznurka był przyczepiony taki ciężki odważnik. Ten pies już praktycznie nie oddychał, tam jest kilkumetrowa skarpa, ale wyciągnąłem go jakoś, zadzwoniłem po pomoc, po policję, żeby go wzięli do schroniska ewentualnie i po sołtysa naszego. Zwierzę zabrał sołtys dworów. Policja spisała zeznania świadków, lecz kolejnego dnia okazało się, że pies uciekł. Zgodnie z przewidywaniami czworonożna ofiara pobiegła przez pola do swojego pana. Dzięki temu policja dotarła do właściciela zwierzęcia, który przyznał się do próby utopienia pupila. W ubiegłym tygodniu zapadł wyrok skazujący niedoszłego zabójcę na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Niższy wyrok niż ten naszym zdaniem byłby przyzwoleniem na to, że można bezkarnie dręczyć, maltretować, a nawet uśmiercać zwierzęta. I choć wydaje się, że historii tej nadszedł kres, dla wolontariuszy i inspektorów OTOS Animals praca dopiero się zaczyna. Taka wyrządzona krzywda to jest wiele, wiele miesięcy ciężkiej pracy, psychiczne ćwiczenia, pracę z psychologiem zwierzęcym, bardzo powolny, żmudny proces przywracania zaufania do człowieka, aby zwierzę mogło zostać adoptowane ponownie, aby mogło zaufać człowiekowi. I udaje się to. Pozostaje mieć nadzieję, że ten przypadek i nieugiętość oświęcimskiego sądu nakłoni ludzi, którym brak człowieczeństwa, do przemyślenia losu swoich uległych pupili.